wczoraj spoglądaliśmy w serce Jezusowe, które jest gorącym ogniskiem miłości, pełne dobroci i miłości, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, posłuszne aż do śmierci. Dzisiaj natomiast wpatrujemy się w serce Maryi, które jest godnym mieszkaniem Ducha Świętego. Serce, które się raduje w Panu. Serce, w którym Maryja zachowuje wszelkie słowo Boże pochodzące od Boga i rozważa je, odnosząc do swojego życia. A jakie jest nasze serce? Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedzi w Piśmie Świętym, które bardzo często określa, definiuje, jakim może być serce człowieka. Księga Przysłów na przykład mówi, że człowiek może mieć mądre serce. Mądre serce jest ten czas, kiedy przyjmuje nakazy pochodzące od Boga. Ludzkie serce może być niewierne, może być prawe, może być dwoiste. Prorok Izajasz, patrząc na serce Izraelitów, mówił tak o nim: ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z daleka ode mnie. Z kolei Jeremiasz też, przypatrując się sercu Izraelitów, stwierdził: naród ten ma serce oporne i buntownicze. Poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Odwrócili się od Boga plecami, a nie twarzą. W Nowym Testamencie znajdujemy też kilka wypowiedzi Jezusa na temat tego, jakim jest, czy powinno być serce człowieka. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. W przypowieści o siewcy znajdujemy takie określenie ludzkiego serca. W końcu ziarno wrzyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Albo może jeszcze ta wypowiedź Jezusa z Ewangelii świętego Łukasza. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, bo z obfitości serca mówią jego usta. Ale wróćmy jeszcze na moment do serca niepokalanego Maryi. W prywacji związanej z dzisiejszym wspomnieniem będziemy modlić się takimi słowami. Ty dałeś Najświętszej Maryi Pannie serce mądre i pojętne, aby doskonale spełniała Twoje przykazania. Serce nowe i ciche, w którym łaskawie wpisałeś prawo nowego przymierza. Serce proste i czyste, przez które zasłużyła na dziewicze poczęcie Twojego Syna i oglądanie Ciebie na wieki w pełnej radości.
serce mocne i czujne, dzięki któremu zniosła nieustraszenie miecz boleści i z wiarą oczekiwała zmartwychwstania Pana. Nasze serce podobne jest do tych przejawów dobrego serca, niepokalanego serca Maryi. Trzeba, aby tak było. Dla nas wszystkich serce Maryi jest także wzorem do naśladowania. Dlatego dzisiaj w godzinie czytań rozważaliśmy takie wezwanie świętego Wawrzyńca, biskupa. Naśladuj ją przeto, o chrześcijaninie. Wejdź do świątyni Twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny same. Dlatego zarówno gdy w kontemplacji i powierzeniu się Bogu zwracamy swą duszę ku Niemu, czy też kiedy staramy się o doskonałość przez wzrost cnót i spełnianie dobrych uczynków w służbie bliźniego, wszystko wykonujemy w ten sposób, aby jedyną pobudką była miłość Chrystusa. To jest właśnie owa Bogu przyjemna duchowa ofiara oczyszczenia, którą składa się nie w świątyni ręką ludzką uczynionej, ale w świątyni serca, dokąd Chrystus wstępuje z upodobaniem. Jestem przekonany, że takie właśnie serce, ciągle doskonalone, jest obecne w waszych sercach, drogie wdowy. Amen.